Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podczas naszego spotkania dzisiejszego, które będę miał przyjemność z Państwem poprowadzić, poruszymy tematy, tak jak tutaj Przemek zasygnalizował, w zakresie zarządzania terminarzem. Dowiemy się, co możemy zaobserwować z wykorzystaniem rozwiązań, które dajemy, które będziemy Państwu oferowali i jak tą wiedzę skonsumować. Ale nim przejdziemy tak naprawdę do rozwiązania, chciałbym Państwu pokazać kilka liczb. W 2019 roku według Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 17 milionów razy była umówiona wizyta, na którą pacjent nie przyszedł. 2019 to jest ostatni rok, gdzie dane mamy reprezentatywne, czyli my jesteśmy bezpośrednio przed pandemią i możemy na te dane popatrzeć w taki normalny, klasyczny sposób. Aby zminimalizować tą liczbę wizyt, które się nie odbyły, ale które były zajęte i lekarze czekali w placówkach na pacjenta, a tym samym kolejka, żeby obsłużyć innego pacjenta, się wydłużała nieustannie, podejmowane są różne kampanie społeczne. Czy to aż takie prowadzone bezpośrednio przez agendy rządowe, które możemy o nich poczytać na stronach pacjent.gov.pl, czy też inne inicjatywy, takie jak Odwołuje, nie blokuje, która została zainicjowana przez Centrum Medyczne CMP, które pozyskało też innych partnerów, to jest placówki medyczne, które z tym problemem się cały czas borykają. Jeżeli popatrzymy na dane bieżące, takie, do których mamy dostęp, to popatrzmy na trzy specjalności, które na liczbę trzech specjalności za ostatnie 6 miesięcy 2022 roku. Proszę zwrócić uwagę, że zaledwie te trzy specjalności wygenerowały ponad 400 tysięcy wizyt, na które pacjenci się nie stawili. I mówimy tu tylko i wyłącznie o wizytach refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak placówki medyczne mogą sobie radzić z tą sytuacją? Oczywiście, jeżeli mówimy o wizytach NFZ-owych, pewne mechanizmy są niemożliwe do zrealizowania. Takie jak na przykład pobieranie płatności. Więc placówki medyczne muszą się ograniczyć tylko i wyłącznie do przypominania, komunikowania oraz uczestnictwa w różnych kampaniach społecznych, o których powiedzieliśmy sobie przed chwilą. Takim klasycznym modelem jest wysyłanie pacjentowi przypomnienia w formie wiadomości e-mailowej. Ale korzystając z platformy osobowej, mają Państwo dostęp do szeregu innych, takich jak powiadomienie SMS-owe, jak informacja bezpośrednio w aplikacji mobilnej, do której można zachęcić pacjenta podczas umówienia się na wizytę, czy też, jak wspomnieliśmy sobie, płatności elektroniczne z wykorzystaniem operatora, z którym nasze systemy są zintegrowane, to są przelewy 24. Jak popatrzymy na SMS-y, to one nie tyle pozwalają na wykonanie przypomnienia pacjentowi, ale również pozwalają na zautomatyzowanie procesu. Pacjent, odpowiadając na wiadomość SMS, może potwierdzić, że będzie, albo może powiedzieć, że nie będzie. Jeżeli pacjent SMS-em odpowie, że nie stawia się na wizytę, taki termin zostanie automatycznie odwołany. Jeszcze większy zakres funkcjonalności mamy korzystając z aplikacji mobilnej. Pacjent ma przypomnienie, może powiedzieć, że nie będzie, ale jednocześnie pacjent może dokonać przeplanowania wizyty, na którą był umówiony, na inny, dogodny termin, na który będzie mógł się stawić. I wspomnieliśmy tutaj o płatnościach. Pozwalają one pobranie opłaty od pacjenta, mówimy tutaj oczywiście o wizytach komercyjnych, albo w pełnej kwocie 100% wartości wizyty, albo w formie zaliczki. Oczywiście w obydwu formach, jeżeli pacjent zgodnie z regulaminem dokona odwołania z odpowiednim wyprzedzeniem, pieniądze zostaną mu zwrócone. Jeżeli natomiast nie zrobi tego zgodnie z zasadami, na które się umówiliśmy z nim podczas rezerwacji wizyty, poniesie z tego tytułu konsekwencje finansowe. Czyli pacjent tak naprawdę będzie dyscyplinowany tym, aby na wizytę się stawić. Ale żebyśmy mogli odpowiedzieć, czy ten problem nas dotyczy, jak dotyczy nas to, w jakiej skali, musimy mieć dostęp do informacji. Musimy wiedzieć, jak u nas taka sytuacja się przedstawia. Oczywiście sytuacja nie jest jednorodna co do placówki, nawet nie jest jednorodna do poradni czy też lekarza, do którego pacjenci się umawiają. Na te i inne pytania odpowiada nasz nowy serwis, który w najbliższych tygodniach będą Państwo wraz z aktualizacjami systemu mieli u siebie dostępny. Zobaczmy, jak ten serwis się prezentuje użytkownikowi bezpośrednio po zalogowaniu. Z chwilą uruchomienia serwisu
użytkownik otrzyma zestaw wskaźników, które będą opisywały jego placówkę w zakresie terminarzy, które są zdefiniowane. Z uwagi na to, że terminarz jest połączony z różnymi innymi usługami, takimi jak rejestracja internetowa, elektroniczne zamawianie recept, płatności elektroniczne, jest również zintegrowany z IKP w zakresie zamawiania recept, a za chwilę będzie zintegrowany w ramach centralnej rejestracji. Te wszystkie informacje są tutaj zebrane tak, aby pokazać w przekrojowy sposób sytuację, kondycję naszej placówki. Wszystkie wskaźniki, które są udostępnione w ramach systemu, od razu zawierają pewne podpowiedzi i dawają obraz tła. Tak jak pierwsza informacja, którą widzimy, mianowicie odnośnie wizyt wolnych na dzisiaj. W dniu dzisiejszym mamy wolnych 46 wizyt ze 140 wszystkich zdefiniowanych. Niektóre placówki są większe, mają więcej lokalizacji i mogą mieć do tego dedykowane osoby, które zarządzają się efektywnym wykorzystaniem potencjału placówki. Dlatego również te wskaźniki można będzie filtrować w zależności od takich kryteriów jak lokalizacja czy też poradnia. Po wybraniu lokalizacji dostaniemy informacje związane tylko i wyłącznie z tą lokalizacją. Szanowni Państwo, przyjrzyjmy się tym wskaźnikom, co można z nich wyczytać. Przyjrzyjmy się pierwszej pozycji, a konkretnie doktorowi Opalskiemu. Widzimy, że doktor Opalski ma dzisiaj 10 wolnych terminów w dniu dzisiejszym. Jak popatrzymy na inny wskaźnik, to widzimy, że w ciągu ostatnich 7 dni doktor Opalski stracił 56 swoich terminów, co oznacza, że nikt na te 56 terminów się nie umówił lub też ta wizyta się nie odbyła. Jak popatrzymy dalej, pan doktor udostępnia do internetu zaledwie 25% swoich terminów, a wszystkie, które udostępnił, są wykorzystane w 100%. Proszę zwrócić uwagę, że suma wszystkich terminów, które są wykorzystywane w rejestracji internetowej, to jest 95%, co oznacza, że pacjenci bardzo chętnie w tej placówce umawiają się elektronicznie i aż się prosi, aby udostępnić większy przedział czasu, o ile jest on dostępny. Idąc dalej, możemy zobaczyć, że dr Opalski posiada 60 wolnych terminów, które mogłyby być udostępnione do rejestracji internetowej. A tym samym możemy zadziałać, cofając się do drugiego wskaźnika, aby zminimalizować liczbę wizyt, na które się nikt nie umówił. Jeżeli będziemy chcieli pogłębić konkretnego lekarza albo gabinet, bo to wszystko zależy, jak Państwo prowadzą swoje grafiki, możemy to zrobić. I w tym momencie już widzimy wskaźniki doktora Opalskiego bez kontekstu innych. Ponadto mamy dostęp od razu do informacji, jakie rzeczy doktor Opalski ma uruchomione, z jakich usług korzysta. Widzimy, że korzysta z klasycznej rejestracji online internetowej, ale innych usług, takich jak zamawianie recept, jak płatności online, czy też porady online, nie są u niego dostępne. Oczywiście mamy dostęp do szeregu innych informacji, jak te terminy się rozkładają, w których lokalizacjach i w których poradniach. Oczywiście im większa, im bardziej rozbudowana placówka, tym te dane są, większy mamy stopień ich skomplikowania i rozłożenia. Poza wskaźnikami, których tutaj, jak Państwo widzą, jest sporo, placówka medyczna od razu dostaje informacje na temat dodatkowych usług, których powinna rozważyć, czy są dla niej one użyteczne. Takie jak płatności online, czy też porady online. Poza wskaźnikami, które widzimy na początek, przy pierwszym wejściu w systemie, jest dostęp w ramach serwisu do szeregu analiz tematycznych, skupiających się na wizytach, na wolnych terminach, utraconych wizytach, czy też na ogólnym potencjale placówki. I od tego ogólnego potencjału placówki zacznijmy. Nasza przykładowa placówka posiada 31 terminarzy, z czego 12 jest udostępnianych do rejestracji internetowej. Pozostałe są dostępne tylko i wyłącznie w rejestracji klasycznej. Oczywiście możemy sobie zobaczyć, jak to się przedstawia na poszczególnych lekarzach, lokalizacjach, jak i poradniach. Jeżeli popatrzymy na wizyty, na zakładkę z wizytami, dostajemy informację, analizę, jak są umawiane wizyty w naszej placówce. Który lekarz jest obłożony najbardziej, u którego lekarza występują anulowania. Skąd nam się pacjenci umawiają? Czy umawiają się nam się bezpośrednio w rejestracji,
czy też poprzez stronę internetową, a może poprzez aplikację mobilną. Oczywiście, jeżeli placówka korzysta, współpracuje z innymi podmiotami na rynku, takimi jak znany lekarz, operatorzy medyczni, ubezpieczyciele, ta informacja również tutaj się pokazuje. Tym samym osoby zarządzające grafikami, dbającymi o odpowiednią ich utylizację i odpowiednią biznesową efektywność, mają dostęp z automatu do kompleksowej, przekrojowej informacji. Jeśli popatrzymy na wolne terminy, również taką informację tutaj możemy uzyskać. Widzimy od razu, ile tych wolnych terminów mamy, czy te wolne terminy są udostępniane do internetu, ile mamy wykupionych terminarzy, a ile używamy. I podobnie jak w poprzednich przypadkach, również i tutaj mamy dostęp do przekrojowej informacji. Wszystkie elementy, które tutaj sobie oglądamy, one są interaktywne, więc jeżeli wybierzemy konkretną poradnię, to taka poradnia nam się zaświeci i będziemy mieć od razu pogłębioną informację na temat ilości wolnych wizyt. Myślę, że bardzo dużo energii, bardzo to, z czym Państwo będą się mierzyli, element, który będą chcieli Państwo zminimalizować, to właśnie ilość utraconych wizyt. I tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, mamy tutaj analitykę od tej dotyczącą utraconych wizyt, i ona jest tutaj wyciągnięta na pierwszy rzut. Tym samym, jak mówimy o lekarzach, to będą się pokazywali lekarze, którzy tych utraconych wizyt mają najwięcej. Zobaczymy lokalizacje, w których tych wizyt utracono najwięcej, czy też poradnie, w których te wizyty zostały utracone. Będziemy też mieli dostęp do informacji o anulowaniach, u kogo tych anulowań jest dużo. Jeżeli na przykład mamy jakiegoś lekarza i to jest lekarz komercyjny, u którego występuje duży współczynnik anulowanych wizyt, warto rozważyć uruchomienie płatności na przykład u tego konkretnego lekarza i zobaczyć w krótkim okresie czasu, jak to się przełoży na efektywność obsługi pacjenta, efektywność wizyt do niego umawianych. Poza informacjami związanymi z analityką, która pokazuje, jak sytuacja zachowuje się w czasie, bo to, co jest ważne, mogą Państwo się przesuwać i do tyłu, i do przodu i tak naprawdę obserwować na bieżąco efekty podejmowanych działań. Mają Państwo dostęp do szerokiego, do ogólnego spojrzenia na swoją placówkę. Będą Państwo widzieli, jakich lekarzy mają Państwo podefiniowanych, czy też gabinety, jakie usługi są uruchomione dla poszczególnych lekarzy i będą mogli Państwo zdecydować, czy na przykład jakiegoś lekarza chcemy poddawać analizie, czy też nie. Bo się może okazać, że na przykład punkt zabiegowy ma tak charakterystycznie zdefiniowany terminarz, że wprowadzenie go do analityki zakłóca nam ogląd całości. To wszystko będą Państwo mogli robić z jednego miejsca. Nie tyle widzieć te informacje, ale będą Państwo mogli również zarządzać tą informacją. Czyli jeżeli Państwo zatrudnią sobie lekarza jakiegoś, dla którego zostanie zrobiony grafik, będą Państwo mogli z tego miejsca włączyć mu rejestrację internetową, włączyć mu obsługę zamawiania recept, czy też porady online. Poza tym, że dostarczać będziemy Państwu rozwiązanie, gdzie będą Państwo mogli samodzielnie popatrzeć, wyciągać wnioski w oparciu o dane, wskaźniki, które my będziemy dostarczali, w ramach systemu zostanie zabudowany mechanizm z poradami asystenta. Będzie to zautomatyzowany system, który będzie dla każdego klienta indywidualnie wyciągał i rzeczy, które dla niego mogą być interesujące, które mogą być dla niego ważne. Ja bym tutaj chciał Państwu pokazać pokrótce dwie te porady, które tutaj w tym momencie asystent zaproponował. Jedna to jest powiadamianie lekarzy o wizytach, a druga to jest uzupełnienie profilu lekarzy. Jeśli mówimy o powiadomieniach dla lekarzy, mogą Państwo uruchomić dla swoich lekarzy zautomatyzowany system, który będzie do kalendarza prywatnego lekarza, jeżeli taką będzie miał wolę, lub do zdefiniowanego służbowego, przesyłać informacje o umówionych wizytach. Co ważne jest, taka wizyta będzie się nam pojawiała niezależnie od tego, gdzie będzie i przez kogo umówiona. Czy to z lekarza bez kolejki, z wizji medu, czy przez operatora medycznego, czy przez panią w rejestracji. Lekarz będzie miał wgląd do swoich wizyt na bieżąco. Jeżeli jakaś wizyta wypadnie, również ona zostanie usunięta z kalendarza. Natomiast pełny profil lekarza pozwala zadbać o to, aby dać się znaleźć pacjentowi w internecie. Bezpośrednio po uruchomieniu rejestracji internetowej profil wygląda
ten sposób. Oczywiście są wszystkie niezbędne informacje, wiemy, gdzie ten lekarz pracuje, jak się nazywa, jaka jest jego specjalność, ale sami Państwo przyznają, że jest to widok dosyć ascetyczny. On może wyglądać tak. Mamy zdjęcie, mamy opis, mamy również usługi, które są realizowane przez lekarza wraz z cenami. Te elementy również konfigurują się bezpośrednio w systemie. Więc gorąco Państwa zachęcam, aby już dzisiaj korzystać z tych dwóch ostatnich elementów, o których sobie teraz powiedzieliśmy. I proszę Państwa, na koniec, dosłownie w trzech zdaniach na temat centralnej rejestracji, jako że jest to element, który wpływa na terminarze, którymi się Państwo opiekują. Troszkę kalendarium. Za kilka dni będziemy mieć rocznicę, jak zostało wydane rozporządzenie umożliwiające przeprowadzenie pilotażu. Pilotaż wystartował w okolicach, w miesiącach wakacyjnych, wtedy pierwsze placówki nawiązały współpracę, podpisały umowę i można było umawiać się poprzez internetowe konto pacjenta. Niestety z uwagi na ten czas, opóźnienie w stosunku do czerwca, pilotaż został przedłużony w październiku, a jednocześnie zostało zapowiedziane, że centralna rejestracja będzie mogła funkcjonować dalej, czyli przejdzie płynnie z pilotażu do elementu działającego. Potwierdzenie tych słów można znaleźć w projekcie ustawy, który został zapowiedziany w grudniu i ten projekt powinien powstać w drugim kwartale, powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów bieżącego roku. A pod koniec grudnia pilotaż został dalej przedłużony do końca marca roku bieżącego. Niestety na dzień dzisiejszy nie mamy ani projektu ustawy, ani pilotażu, rozporządzenia, które by przedłużało ten pilotaż. Tym samym nie ma podstaw do tego, aby korzystać z centralnej rejestracji w zakresie świadczeń objętych obowiązkiem prowadzenia kolejek. Ale niezależnie od tego, dosłownie w ciągu ostatnich dni, bo 11 maja, Centrum Zdrowia opublikowało komunikat, w ramach których została udostępniona dokumentacja, która pozwala na zintegrowanie się dostawców systemów medycznych w zakresie szczepień HPV. O te elementy została rozbudowana centralna rejestracja. Zostało zapowiedziane, że na produkcji, czyli dostępne dla oficjalnego użytkowania, ta funkcjonalność będzie z 1 czerwca bieżącego roku, czyli już za kilka dni. Warunkiem korzystania, a 16 maja zostało opublikowane zarządzenie prezesa NFZ, które reguluje kwestie formalne związane z korzystaniem z tego mechanizmu. Przy czym refundacja, tutaj ważne, aby o tym wspomnieć, refundacja za udzielanie szczepień, za wykonywanie szczepień HPV będzie możliwa pod warunkiem korzystania z systemu e-rejestracji centralnej oraz wprowadzenia karty szczepień. Jak Państwo widzą, terminy są bardzo krótkie. My jako dostawcy zawsze robimy wszystko, aby dostarczać naszym klientom kompletne rozwiązanie, ale na dzień dzisiejszy nie jesteśmy gotowi do dostarczenia Państwu produktu medycznego, systemu medycznego, który z tym obszarem jest zintegrowany, ale dzielnie cały czas tutaj walczymy, aby jak najszybciej taką funkcjonalność Państwu dostarczyć. A drugim elementem, który będzie wykorzystywał centralną rejestrację, który został zapowiedziany, to jest obsługa programu 40+. 17 maja, czyli zaledwie kilka dni temu, został opublikowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który mówi o tym, że w ciągu najbliższych tygodni, bo wejście w życie tego rozporządzenia zostało w projekcie opisane jako następny dzień po ogłoszeniu. Wszystkie świadczenia na 40+ będą musiały również przechodzić przez system centralnej rejestracji. Niestety na dzień dzisiejszy nie została udostępniona do tego zakresu dokumentacja integracyjna, więc ciężko nam powiedzieć, jaki zakres prac musimy wykonać, aby nasze systemy mogły ten proces obsługiwać bezpośrednio w systemie. Czekamy na dokumentację z niecierpliwością. To, co jest ważne, że do 30 czerwca można działać po staremu. Niemniej jednak z tego projektu można wyciągnąć wniosek, że jeżeli będą umówienia na wykonywanie świadczeń 40+ przez Państwa zaplanowane po 1 lipca, takie informacje trzeba będzie douzupełnić w ramach systemu centralnej rejestracji. I na koniec
element, który placówki, które uczestniczą w pilotażu 40+, coś, co będzie się musiało zadziać, będą musiały złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków organizacyjnych do uczestnictwa w ramach tego projektu, a te warunki się zmieniły właśnie o obsługę centralnej rejestracji. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem na początku, serwis Terminarz Plus będzie udostępniany sukcesywnie i bezpośrednio w Państwa systemach medycznych będzie się pojawiała informacja o możliwości korzystania z tego rozwiązania. Państwa opiekunowie biznesowi, którzy dostarczają, wdrażają Państwu rozwiązania medyczne, są w tym temacie, będą w tym temacie zaznajomieni i będą Państwu z pewnością służyli pomocą, jeżeli by się pokazywały jakiekolwiek pytania. Oczywiście my również jesteśmy do Państwa dyspozycji i będziemy chętnie udzielali odpowiedzi w związku z korzystaniem z serwisu. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.